Witajcie raz jeszcze Peter z tej strony. Skończyliśmy na tym, że chcę zainstalować Arduino ARM na karcie pamięci, ale karta pamięci robi ma problemy i próbuje zaczynić kartę pamięci po prostu trochę ten i spróbowałem zrobić kina, który będzie mi ją trzymał w środku. Zobaczymy, jak to w ogóle zadziała. Jest karta. Miałem to przed chwilą. O jest, proszę bardzo. Karta pamięci. Raspberry Pi. Taka ładna. To tak naprawdę jest adapter dla mniejszej karty microSD, która ma 8 giga i była dostarczona w pakiecie do mnie. Teraz próbujemy ją tu łącznie z winem. Karta, win. Słabiutko. Zaklinuje. Gorzej. Jeśli się okaże, że to się wysunie w międzyczasie, to będzie źle. Widzi go. Więc uruchamiamy DD. Zgodnie z instrukcją. Wstawimy hasło. Poszło. Słuchajcie. Nie może teraz wejść kontaktu. Tego lepiej nie zbytać. To jest naprawdę... bardzo tak zwana studencka konstrukcja, żeby zatrzeć lukę z czytniku karty. Dobrze, wiem. Chyba wam zrelacjonuję? Na razie skończę i zrelacjonuję wam, jak ten proces się skończy. Na razie. Słuchajcie, udało się. Używając mojego klinu udało mi się skopiować aż Linuxa ARM na kartę pamięci. To było bardzo niebezpieczne. Nie róbcie tego w domu. Jeżeli teraz możesz tylko coś zrobić, to spróbować odmontować tą kartę pamięci. Albo otworzy się ponownie. Czy ją otworzę ponownie? Nadal nie wiem, czy cokolwiek się zmieniło na karcie, ale według DB się zmieniło. Dobra. Nie wymazało mi dysku. Przypominam, że robię to za pomocą data destroyera. Znaczy, że musiałeś zapytać na karcie pamięci. Mogę jeszcze spróbować to odczytać. Więc wysunę ją.
próbuję ją wyjąć. To mi się udało zrobić. I jeszcze raz wyjąć. Usunąć go klinę. Wygląda na to, że jest właśnie. Zatem następny krok to jest uruchomienie Raspberry.